Dobra, śmieciarza zobaczmy. Spartiatix! Do Afryki dotarł głód. Ludzie walczą o każdy gram zboża, ale ten chłopiec znalazł sposób, aby pomóc swojej wiosce przetrwać poprzez zbieranie śmieci. To jest film o chłopcu, który ujarzmił wiatr. Ekolog. A ta historia jest oparta na prawdziwych wydarzeniach. Jak? Afrykański kraj Malawi, rok 2001. Chłopiec o imieniu William i jego ojciec Trywell pracują w zbożu. Zbierają kukurydzę. Jeden z mężczyzn nagle traci przytomność. To John Kankwamba, wujek Williama. Inni natychmiast ruszają mu z pomocą, ale jest już za późno. Podczas ceremonii pogrzebowej pojawiają się lokalni szamani tańczący rytualne tańce i śpiewający pieśni przywołujące deszcz. Szamani kontynuują swój taniec pomimo pogrzebu, który wygląda dość dziwnie. William obserwuje to z zainteresowaniem. Ten chłopak jest bardzo utalentowany. Naprawia radia w domu znajomych. Wujek umarł. Ojciec Williama bierze jedno i słucha prognozy pogody. Siostra Williama, Annie, skarży się na bezsenność i koszmary. To jest na Netflixie? To teraz obejrzymy. Ich starego domu. Po wykonaniu swoich obowiązków chłopiec wylewa na siebie zimną wodę z wiadra, myje co on włosy, robi? Patrząc w kawałek potłuczonego lustra. To oni tańczą o deszcz, a ten się myje. Debil. Po powrocie do domu zauważa nowe ubranie na swoim łóżku. To mundurek szkolny. W tych ubraniach William nie wygląda już biednie. Rodzina chłopca modli się przed śniadaniem, a główny bohater wychodzi do szkoły. Po drodze spotyka swojego przyjaciela Gilberta w identycznym mundurku szkolnym. W tym czasie Annie jest smutna podczas wykonywania prac domowych. W ogóle nie lubi takiego stylu życia. Dziewczyna dostrzega mężczyznę, który przejeżdża obok niej na rowerze. Mężczyzna też na nią patrzy. Na ulicy pojawia się jakaś demonstracja. Ludzie krzyczą coś o nowym rządzie, ale miejscowi nie wierzą w demokrację. Na zewnątrz szkoły widzimy duży tłum podobnie ubranych chłopców i dziewcząt słuchających dyrektora. Dowiadujemy się, że mężczyzna na rowerze to jeden ze szkolnych nauczycieli. William zauważa krople deszczu spadające na piasek. Zaczyna padać deszcz, a dyrektor pozwala uczniom iść na pierwszą lekcję. Ich korepetytor nazywa się pan Kachibunda i od razu zaczyna uczyć studentów podstaw algebry. William wręcza mu list od siostry. Nauczyciel mówi, że chłopiec musi opłacić czesne, inaczej nie zostanie wpuszczony na zajęcia. Jednak jego rodzina jest rozpaczliwa. On ma coś jeszcze płacić? Skąd? Ja myślałem, że tam szkoły w Afryce to jest wolontariat dla nauczycieli. Biedna. Ulewa trwa. O kurde. William odrabia pracę domową. Jest bardzo ciemno, więc chłopiec prosi matkę, by zapaliła lampę naftową. Paliwa jest jednak za mało. Poza tym jego ojciec potrzebuje pomocy w terenie. Dlatego William dostaje słabą ocenę za swoją pracę domową. Jego przyjaciel również. 62% ładnie. On i Gilbert idą na złomowisko. Ostatnio pojawiły się tam nowe sterty śmieci. William znajduje starą pompę i kilka innych rzeczy elektronicznych. Idzie na lokalne spotkanie, ale ojciec go wypędza. Chłopiec podsłuchuje rozmowę dorosłych i dowiaduje się, że wieś ucierpi z powodu słabych zbiorów w tym roku. Ludzie są gotowi sprzedać drewno za pół darmo, żeby chociaż coś zarobić i nie umrzeć z głodu. Ale jest problem. Te drzewa chronią domy i pola przed powodzią. Ej, ten chyba kojarzy tego aktora. Tego, gdzie on grał? Mordę ma znaną. Chronią domy i pola przed powodzią. William spaceruje z psem i słyszy dźwięk piły łańcuchowej. Nie, to nie Will Smith. Widzi ludzi z ciężarówkami ścinających drzewa wokół jego... Czarnej panterze? Ojciec Aishow Speeda? Wioski. Ta? Na drugim wzgórzu stoi ksiądz w dziwnej masce, który jest świadkiem tych czynności. William i Gilbert udają się na zgromadzenie lokalnych mężczyzn, gdzie wszyscy chcą posłuchać meczu w radiu, ale radio się psuje tuż przed rozpoczęciem transmisji. William natychmiast odchodzi, aby to naprawić. Prosi ojca o baterie pieniądze na szkoły, ale ten obiecuje zapłacić MacGyver dopiero po zakończeniu pory deszczowej. William przynosi naprawione radio i pokazuje wszystkim mężczyznom, jak prawidłowo go używać, aby baterie starczyły na dłużej. Dorośli radują się i klaszczą w dłonie. W drodze powrotnej William zauważa swojego nauczyciela, pana Kachibundę, w towarzystwie swojej siostry Annie. Całują się delikatnie w deszczu. Chłopiec prosi Gilberta o zachowanie tego wstydliwego sekretu. Następnego dnia przyjaciele ponownie udają się na złomowisko. Wiesz, inteligent jedyny w mieście. Części, a także próbują usunąć reflektor z roweru Kachibundy, który mógłby służyć do nauki w nocy. William zauważa, że lampka zapala się tylko wtedy, gdy koło się obraca i z zainteresowaniem przygląda się mechanizmowi.
W nocy William podsłuchuje rozmowę rodziców i dowiaduje się, że jego rodzina nie ma dość pieniędzy, by opłacić szkołę. Nauczyciel wymienia nazwisko chłopca wśród tych, którym nie wolno już uczęszczać na zajęcia. Pola są zalane wodą deszczową, a ojciec Williama próbuje znaleźć przynajmniej coś do jedzenia w błocie. Zawozi syna rowerem do urzędu gminy, próbując kupić działkę wraz z drzewami, które są obecnie... Ty, on serio w czymś grał. Znasz go? ...aktywnie wycinane, ale dostaje odmowę. Pora deszczowa dobiega końca. Rośliny nie ukorzeniły się. Chcę kupić działkę? Ale tu chodzi... A słońce wysuszyło glebę. Wygląda na to, że kraj czeka ciężkie i głodne czasy. William znajduje kolejną baterię na złomowisku. Jednak potrzebuje prądu, aby ją naładować. Nasz bohater przychodzi do szkoły i prosi pana Kaczybundę, aby wyjaśnił, jak działa światło na jego rowerze. Nauczyciel mówi, że to urządzenie nazywa się dynamo, a wszystkie potrzebne mu informacje można znaleźć w książkach w bibliotece. Ale chłopiec nie ma dostępu do książek. Więc William grozi swojemu nauczycielowi, że ujawni jego sekretny romans z Ani, a Kaczybunda pozwala chłopcu odwiedzić bibliotekę. Tam William czyta wiele książek i uczy się Biblioteka nieźle wygląda. I produkcji energii. Ciągle też szuka różnych przydatnych rzeczy na złomowisku. Do ich wioski przybywa sam prezydent. Tłum wita go radosnymi pieśniami i porywającymi tańcami. Nowy lokalny wódz zostaje zainicjowany tutaj. Czemu oni go witają? A mężczyzna mówi o niekorzystnych prognozach ekonomicznych, co oznacza, że ludzie potrzebują zapasów zboża na wypadek głodu. Prezydentowi nie podoba się to przemówienie i wódz zostaje sprowadzony ze sceny. Tak wygląda demokracja. William i Gilbert są... Ci się cieszą, przyjechał prezydent i już starszy wioski dedzik. Świadkami bicia nowego lidera za sceną. Okazuje się, że jest ojcem Gilberta. Chłopcy pędzą mu z pomocą, a ojciec Williama rusza za synem. W tłumie wybuchają zamieszki, słychać strzały, ludzie w panice rozpierzchają się po całym placu. Prezydent zostaje wypędzony. Oni muszą płacić za szkołę, a prezydent gdzieś w środku Afryki Mercedesem jeździ. Ty sobie to wyobrażasz? To jest piękny widok. Prezydent zostaje wypędzony. Lider zaraz umrze. Ojciec prosi Williama, aby pomógł mu w żniwach, aby nie zginęło ani jedno ziarno. Nie udaje im się jednak zebrać z pola nawet 5 worków kukurydzy. To ledwie starczy na 2 miesiące, jak a Morgan następne Freeman. Żniwa dopiero za rok. On w czymś Ojciec grał. Williama rozbiera dach domu, aby sprzedać blachę i zastępuje ją słomą. Na targu dowiaduje się, że rząd zaprzecza problemowi, a ceny wciąż rosną. William biegnie do biblioteki i pokazuje swój nowy wynalazek, którym można naładować baterie za pomocą wiatraka i dynama. To pozwoliłoby miejscowej ludności siać ziarno na elektrownię wiatrową wymyśli. Pan Kaczybunda proponuje Ani ucieczkę z wioski, ponieważ nie ma pieniędzy na cenę panny młodej. Ponadto szkoła może zostać zamknięta w dowolnym momencie. Ani jest głęboko urażona, ponieważ jest w 2012, ale w czymś Podczas jeszcze, jednej z ja lekcji Kaczybunda zastępuje inny nauczyciel, który... Wiem, gdzie on grał! Wiesz, gdzie grał stary? Za rok. Ojciec Williama rozbiera... On grał w Doktorze Strange. To jest ten Mordo. Ten taki, co był, wiesz... Zielony. ...dach domu, aby sprzedać blachę i zastępuje ją słomą. Na targu dowiaduje się, że rząd zaprzecza problemowi, a ceny wciąż rosną. Mordo. Znasz go, Mordo? William biegnie do biblioteki i pokazuje swój nowy wynalazek, którym można naładować baterie za pomocą wiatraka i dynama. To pozwoliłoby miejscowej ludności siać ziarno nawet w porze suchej. Nie czarna pantera. Pan Kaczybunda proponuje Ani ucieczkę z wioski, ponieważ nie ma pieniędzy na cenę panny młodej. Ponadto szkoła może zostać zamknięta w dowolnym momencie. Ani jest głęboko urażona, ponieważ jest to hańba dla jej rodziny. Podczas jednej z lekcji Kaczybundę zastępuje inny nauczyciel, który zauważył Williama w klasie. Ale on nie ma prawa uczęszczać na zajęcia. Nauczyciel wypędza chłopca i zabrania zbliżania się do szkoły, dopóki nie opłaci czesnego. We wsi pojawiają się rządowe ciężarówki. Wieśniacy myślą, że dostaną trochę zboża, więc z radością biorą swoje kosze i pędzą kupić trochę zapasów. Niektórzy z nich walczą nawet o prawo do bycia pierwszym w kolejce. Matka Williama kłóci się z jego siostrą. W tym momencie do ich domu przychodzi mężczyzna, który nie jadł od 2 dni. Porywa Ani wiadro kukurydzy i ucieka. W tym czasie grupa innych mężczyzn kradnie w domu. Kobiety krzyczą Żuli z rozpaczy i gorzko płaczą. Oni nawet drzwi w domach Rodzina nie Williama mają. Znajduje się na skraju śmierci głodowej. Na placu gromadzą się ludzie. W tej wiosce mieszka 100 osób i chłop okrada. Przecież oni wiedzą, kto to. Przecież on jest w tej wiosce, tam mieszka 100 osób. No to co? Co to za w dupę? Wjeżdżają tylko 2 ciężarówki ze zbożem. Coraz więcej osób pojawia się z koszami i workami.
Dla wszystkich na pewno nie starczy. No niech go to jadą. Tłumie wybuchają bójki. Atak ludzi na magazyn. William zakada się i kupuje 15 kg zboża. To niewiele, ale lepsze to niż nic. Facet siada obok innych kupujących i słyszy, jak ludzie desperacko walą w drzwi magazynu. William zdaje sobie sprawę, że gdy tylko wyjdzie, wszystkie towary zostaną mu odebrane, więc wydostaje się przez dziurę w ścianie. W domu rodzina przelicza pozostałe pieniądze i patrzy na worek zboża. Ile mają? Decydują się jeść raz dziennie i spierają się, czy lepiej robić to rano, czy wieczorem. Głód uderza w wioskę. Ojciec Williama postanawia zasiać nowe zboże, ale jest mało prawdopodobne, aby rosły w porze suchej. Główny bohater przychodzi do Ani i prosi ją, by przekonała Kaczybundę do pożyczenia mu dynama z jego roweru. William chce użyć go do zrobienia pompy. Ale zamiast tego Ani ucieka z wioski z Kaczybundą, aby nie być ciężarem dla rodziny. Jednak zostawia swojego Mordo bratu Mordo, nauczy dynamo. Się magii. Szkoła jest zamknięta. To jest geneza Mordo. On się teraz magii nauczy i wyczaruje zboże. Zobaczysz, to jest połączone z doktorem Strange. Nie ma nauczycieli ani uczniów, ale Williamowi wolno iść do biblioteki. Doktorem Dżwakiem. Starając się ocalić ludzi przed suszą, William opracowuje plan budowy generatora, który zasili elektryczną pompę wodną, którą znalazł wcześniej na złomowisku. Buduje mały prototyp, który działa z powodzeniem. Ludzie są zachwyceni i tańczą radośnie, gdy zdają sobie sprawę z możliwości nowego wynalazku. Aby jednak Śmigło się kręci, a ci zaczęli tańczyć. Brug test. Zbudować pełnoprawne urządzenie, William prosi ojca o pozwolenie na korzystanie z rodzinnego roweru. Zawiera wszystkie części potrzebne do generatora wiatrowego, ale to jedyny rower w wiosce i ostatnia cenna rzecz w ich rodzinie. Dlatego ojciec odrzuca rower, ostatnio. Uważa wynalazek Williama za bezużyteczny i niszczy prototyp stworzony przez jego syna. Co? Bohater zmuszony jest do pracy w polu od rana do wieczora. Na niebie nie ma ani jednej chmurki i przez wiele miesięcy nie będzie padać. Coraz więcej ludzi opuszcza wioskę, aby przeżyć. William podejmuje desperacki krok. Przychodzi do ojca z grupą przyjaciół i nalega na oddanie im roweru. Jednak mężczyzna jest gotowy do walki z nimi wszystkimi, a chłopcy odchodzą z pustymi rękami. Czas mija, dzień po dniu. Pies Williama umiera z głodu, a chłopiec gorzko odczuwa stratę przyjaciela. Jego matka prosi męża, by mimo wszystko dał synowi cholerny rower. Mężczyzna nie jest pewien, czy to dobry pomysł. Chce uprawiać tytoń zamiast zboża, aby... Stary jest geniuszem. Geniusz. Umierają z głodu, a stary, wiecie co? Pieprzyć te zboże, chodźcie tytoń. Chociaż się upalimy. W przyszłym roku zarobić więcej pieniędzy. Żartuję i nawet ognia nie mają. Będą go w dupę żuli i nim pluli. Pieprzyć tego ojca, śmiecia. Ostatecznie jednak zgadza się i razem z synem buduje urządzenie potrzebne do zasiania zboża. Pracują dzień i noc, a miejscowi mężczyźni pomagają im w tym przedsięwzięciu. W końcu postawili duży wiatrak. Łopaty zaczynają się obracać na wietrze, akumulator działa, a z dołączonego węża leje się woda. Ludzie śmieją się ze szczęścia, bo teraz będą mieli obfite zbiory, niezależnie od warunków pogodowych. Biegną do domu wodza, aby zdobyć nasiona i rozprowadzić wodę do zagłębień. Ojciec patrzy na Williama z miłością. Ten chłopiec uratował wioskę przed głodem. Widzimy, jak wyrastają pierwsze zielone pędy. To tyle wystarczy? Odbywa się pogrzeb wodza. Nigdy nie doszedł do siebie po pobiciu, którego doznał. Miejscowi szamani odchodzą, zdając sobie sprawę, że są bezsilni wobec nowego wynalazku Williama. Chłopiec... Czyli magia przegrała z technologią. Chłopiec dostaje nowego psa i wraca do szkoły. I nowy piasek. Wspina się na swój wiatrak i patrzy w dal z uśmiechem. W ten sposób kupa śmieci i dobry mózg mogą uratować całą wioskę od śmierci głodowej. Dupa. Co tu się w dupę dzieje? Fajne nawet. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę